Sucho, prawda? No niestety, być może będzie jeszcze gorzej. Kochani, ale witam was bardzo serdecznie w trzeciej odsłonie studni mojego autorstwa, na którą zapewne wielu z was czekało ponad 2 lata. Zanim jednak większość zacznie przewijać ten oto pasek w poszukiwaniu najciekawszych scen, co będzie no niestety błędem, ale o tym później, chciałbym, byście wysłuchali kilku zdań, o których wspomniałem w studni w wersji drugiej, w takim czarnym ekranie na samym początku filmu, który no niestety chyba nikt nie przeczytał. Kochani, jeżeli nie macie wysokich wymagań odnośnie ilości wody, studnia wersji drugiej jest wciąż aktualnym i najbardziej dopracowanym projektem. Zachęcam do realizacji studni wersji drugiej. Osoby, które po raz pierwszy widzą mnie na ekranie, mogą znaleźć link do tego filmu gdzieś o tutaj. Studnia wersji drugiej, tak samo jak studnia wersji trzeciej, którą dzisiaj wam zademonstrujemy, są projektami już gotowymi i sprawdzonymi. To znaczy, że ja już zmarnowałem masę rur, czasu i pieniędzy po to, byście wy mieli projekt gotowy i sprawdzony. Ale należy pamiętać, studnie możecie próbować robić wszędzie, bo wszędzie wodę znajdziemy. Ale nie wszędzie po prostu to się uda. Ja, jak zawsze, jak w poprzednich wersjach, tak i dzisiaj, staram się wam pomóc. Piszcie do mnie komentarze, maile, jeżeli coś będzie nie wychodziło. Jak wspomniałem przed chwilą, zanim studnia znalazła swoją finalną wersję, która jest już sprawdzona i działa, ja zmarnowałem naprawdę masę rur i pieniędzy. Nawiercałem, zmieniałem średnicę, nacinałem otwory, zakładałem siatki studniarskie, zmieniałem profile, przekroje tych rur. Uwierzcie mi, jeżeli wprowadzacie jakieś zmiany, bo na pewno wiele osób będzie chciało coś od siebie dodać, robicie to tylko i wyłącznie na własne ryzyko. Są to wasze pieniądze, a te zmiany, które wprowadzicie, najprawdopodobniej ja już przerabiałem. Pamiętajcie, by studnia działała prawidłowo, muszą być odpowiednie średnice rur, odpowiedni dystans między nimi, odpowiednia ilość oraz grubość otworów. Musi się wykształcić naturalny filtr piaskowy, a studnia musi zasysać wodę z gruntu, by mieć strumień ciągły. To jest główny warunek, na jakim działa ta studnia. Wszelkie rozwiązania, które idzie zaobserwować na YouTubie, a chodzi mi o filmiki, w których co niektórzy wiercą centymetrowe otwory, już nie daj Boże, pokaż ty mi to, nacinają takie otwory kantówką. Jest to iście na łatwiznę. Ja może przybliżę, nie wiem czy widać. Jest naprawdę iście na łatwiznę i te filmiki naprawdę próbują zwrócić chyba na siebie uwagę, bo nie przekazują żadnej wiedzy i doświadczenia. Nie dementuję takich autorów, nie. Ale jeżeli ktoś będzie udoskonalał naprawdę w sensowny sposób projekt studni rurowej, będzie coś do niego wnosił, ja jeszcze będę promował takich właśnie ludzi. Tak jak robię to do tej pory, wymieniam się wiedzą z wami, moimi właśnie widzami. Ponieważ robimy coś dla nas wszystkich, dla nas wspólnie. Ale jak widzę gości, którzy ponacinane rury wrzucają w ziemię i pompują z nich wodę, to scyzoryk sam się w kieszeni otwiera. Owszem, te rury będą miały wodę. Możecie w ogóle jej nie nacinać i samą rurę wrzucić w ziemię, bo tak działa abisynka. Tylko że abisynka jest pompowana pompą ręczną i tyle, co w tej kałuży się nabierze przez określony czas, pompa ręczna wypompuje. Tak działają przecież studnie na cmentarzach. Nikt niestety z tych YouTube'owych geniuszy nie wspomni w kolejnych filmach, że za 2 tygodnie ta studnia przestała działać. No bo nie będzie działała. Ona się po prostu zaklepi, zalepi za szlami, a rury pozostaną w ziemi. Bo nie wierzę, że ktokolwiek wynajmie koparkę po to, żeby te rury wyciągnąć. Jeżeli będziecie mieli podobne podejście, to nie róbcie takich studni w ogóle. Zamówcie sobie firmę, firma przyjedzie, zrobi wam głębinową na 19-25 metrów. Będziecie mieli drugą warstwę wodonośną, a nie zostawiajcie tych rur w ziemi, bo wy ich nie wyciągniecie. Wyobraźcie sobie, że za 200 lat, może 300, ktoś odnajduje tą waszą rurę i mówi, co za świnie w 20 latach zostawiły rury nam w ziemi. Dbajmy o środowisko. Studnie, które wam prezentuję, to nie są studnie głębinowe ani abisyńskie. Studnie te mają za zadanie wspomóc gospodarstwa domowe, ale jeżeli macie wysokie wymagania, zawsze zachęcam do zatrudnienia profesjonalnej firmy, która przyjedzie i zrobi wam studnię głębinową. Na YouTubie widzę, jest kilka naprawdę wspaniałych firm, które robią taką robotę. Nasze studnie nigdy nie osiągną wydajności studni głębinowych.
Wersja trzecia studni mogła powstać tylko i wyłącznie dzięki bardzo silnemu zaangażowaniu dystrybutora pomp, właśnie firmy IBO, za co dzisiaj publicznie mogę panu Adamowi podziękować. Zaprosiłem tę firmę do współpracy, ponieważ uważam, że właśnie ich pompy są bardzo dobre jakościowo w porównaniu do ceny. Dzięki właśnie IBO mogłem przetestować bardzo wiele różnych rozmiarów i średnic rur. Mogłem pozwolić sobie właśnie na robienie takich prób. Wersja trzecia rozwiązuje problem pompowania wyłącznie hydroforem. Będzie można pompować również innymi pompami, ale o tym w filmie. Rozwiązujemy w wersji trzeciej problem z małą ilością wody. Na wielu terenach wiele osób pisało mi w komentarzach, że wody jest za mało, a chcą jej trochę więcej. Rozwiązuje również problem nielubianej niestety kurzawki. To też w filmie. Ale niestety nie będzie to studnia za 150 czy 200 zł, tak jak to była wersja pierwsza czy druga. Koszty są o wiele wyższe, ale korzyści również są bardzo wysokie. Jednak osoby, które nie wymagają tak wielkiej ilości wody, zachęcam do zrobienia jednak wersji tańszej, czyli wersji drugiej. Jeżeli uznasz, że ten materiał będzie dla Ciebie wartościowy, a nie kolejny YouTube'owski bubel, to daj łapkę w górę. Każda łapka w górę to szansa, że ten materiał dotrze do kolejnej osoby. Może Ty nie wykorzystasz go, ale może właśnie Twój sąsiad boryka się z brakiem wody. Każda łapka w dół to niestety 10 osób, do których ten film po prostu nie dotrze. Nie zbieram lajków, ale chciałbym pomóc jak największej ilości osób, przeważnie rolników. I na koniec chciałbym bardzo podziękować wszystkim za wsparcie, którzy dokonali wkład na Patronite po to, by mógł wybudować ten oto nowy garaż. W szczególności chciałbym podziękować chłopakom z dwóch kanałów, Kogucia Łączka i Zbuduj Sam Dom. Dzięki bardzo, bo dzięki Wam mogę dzisiaj nagrywać z nowego studia, ale o tym będzie nowy materiał. Oczywiście dziękuję pozostałym osobom, których nie jestem w stanie po prostu wymienić w tym materiale. Jeżeli chcielibyście wesprzeć moje kolejne projekty, zapraszam Wam na mój profil Patronite. A teraz, skoro już wytrzymaliście te kilka minut mojego ględzenia, zapraszam Was na premierę na materiał. Miłego oglądania. Studnię, którą za chwilę Wam zademonstruję, nie musimy w żaden sposób lokalizować, szukać mapek, brać różdżkarzy. Nie dementuję ich pracy. Oczywiście wierzę w różdżki i tak dalej. Z tym, że różdżki, które pokazują cieki wodne, bardziej służyły do tego, by wykonać studnie z kręgów, cybantów, zwał jak zwał, w różnych rejonach Polski różnie się na to mówi. W studni, którą ja Wam pokazuję, nigdy nie szukałem lokalizacji. Wybierałem ją tam, gdzie po prostu mi pasowało, bądź ewentualnie osobie, której taką studnię wykonywałem. Na potrzeby tego filmu studnię zrobię przy moim własnym ogródku. Wykorzystam wodę do ciągłego nawadniania. Dlatego zacznę od kopania dołu. Dół musimy wykopać jak największy, to znaczy ja tutaj go wykopię mniej więcej metr na metr i staramy się kopać jak najgłębiej.
mi udało się zagłębić na 1,10 m w moim otworze. I teraz tak, co warto byłoby powiedzieć w tym momencie? Wielu z Was pewnie powie, no Ty to masz łatwo, bo masz żółtą ziemię i tak dalej. Owszem, zgadzam się z tym, mam łatwiej. Łatwiej się w tym kopie, łatwo można zejść. Ja widząc taki otwór, od razu widzę, że będzie w nim woda. Ruda ziemia na dole mówi mi, że woda będzie dosyć przeżelaziona, ale będzie naprawdę bardzo fajną wodą do podlewania na przykład iglaków, które bardzo lubią żelazo. Ale nie oznacza to, że takie otwory będą wszędzie, tak? To, że u mnie występuje piach, nie oznacza to, że u Was może nie wystąpić na przykład glina, piaskowiec bądź każda inna przeszkoda. W tym miejscu musimy sobie rozdzielić też wiele pytań, które się pojawiały w poprzedniej wersji studni, mianowicie woda. Widzicie, na wysokości metra nachodzi woda. To jest woda tak zwana podskórna, woda gruntowa, która tak naprawdę zasila Wasze drzewka. Te korzonki sobie wchodzą do tej wody i to jest woda podskórna. Ona występuje już na metrze. Nie mylimy tych warstw, tak jak wiele osób pisze, że pobieramy wodę podskórną, pijemy ją, że to największy syf i tak dalej. To jest za fajna, ale my schodzimy do pierwszej warstwy wodonośnej. To jest woda podskórna. Pierwszą warstwę wodonośną powinniśmy mieć od 4 do 7 metrów. Jeżeli na tej głębokości jej nie ma, no powiedzmy do 10. Druga warstwa wodonośna zaczyna się zawsze od 15-17 metrów. No i też zależnie od gruntu, może nawet na 30 metrach być. Ale druga warstwa wodonośna to już jest całkiem inna bajka. My schodzimy do pierwszej warstwy wodonośnej. Wody podskórne nie zawsze muszą występować, ale skoro już się pojawiają na metrze, to jest bardzo dobry sygnał, ponieważ te wody będą nasączać nam ziemię podczas wpuszczania rur. Po prostu jesteśmy w tej grupie ludzi, którzy będą mieli troszeczkę łatwiej. Niestety inna grupa będzie miała glinę. Glina to też nie problem. Gliny zazwyczaj są pokłady. W jednym miejscu może jej być 2 metry, w innym 3 metry, a jeszcze 2 metry obok, gdy przejdziecie, po prostu może już jej w ogóle nie być. Trzeba próbować. Glina to też jest dobry materiał. Jeżeli macie jej więcej niż 3-4 metry, być może trzeba będzie zrezygnować. Może jej być bardzo głęboko. Naszym pakietem startowym studni wersji trzeciej są dwie rury 3 metrowe. Jedna 160, druga 200. Dwie rury dwumetrowe, również 60 i 200. I tutaj chciałbym Wam zaznaczyć jedną rzecz. Te rury się różnią. To jest wersja tańsza, to jest wersja droższa. Możecie zobaczyć grubość, wagę. One są wykonane z różnych materiałów. Szukajcie rur ciężkich, gładkich, takich błyszczących się w porównaniu do tych matowych. One są bardzo takie lekkie. Tą rurę, no to już tak trochę ciężej podnieść. Te rury są o wiele bardziej wytrzymalsze w porównaniu do tych lekkich. Nie będą Wam się łamały, tak jak w poprzedniej studni. No i w wersji trzeciej musimy zaopatrzyć się w rurę 400. Oczywiście powinna to być rura kanalizacyjna pomarańczowa 400. Ja otrzymałem taką 6-metrową, którą będę przecinał na pół, ponieważ w ramach testów pracowania na studnią miałem tych rur troszeczkę więcej. Nawet nie wiem, od czego ona jest, ale również jest to 400, więc ja po prostu ją wykorzystam tylko dlatego, że ją mam. Normalnie bym zakupił również rurę kanalizacyjną, tylko że 400. Taką 400 potrzebujemy również, jedną sztukę 3-metrową. To jest oczywiście cały pakiet nasz startowy. Wiecie, jak wygląda kartka 4, prawda? W kratkę, zwykła karteczka. Jak ktoś nie wie, to wygląda tak. A wiecie, jak wyglądają dwie kartki? Wyglądają tak. Kartki te
mają krateczkę dokładnie co 5 mm, więc dwie kratki ile daje? Dokładnie daje centymetr. No dobra, nie będę się wygłupiał. Słuchajcie, połączcie sobie tyle tych kartek w kratkę, żebyście zrobili sobie taką planszę 1,26 m na 1,26 m. Czyli 126 cm na 126 cm. Dwie kratki to centymetr. Ułóżcie sobie na stole dwie takie kartki i sklejcie je taśmą klejącą z jednej strony. Dołóżcie kolejną, kolejną, kolejną i zróbcie sobie taką planszę. Następnie odwróćcie to i połączcie ponownie. To jest kartka w kratkę, z tym, że w wersji komputerowej. Jak widzicie, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, tak? Ja tu mam takie linie na monitorze, wam to będę pokazywał. Jak wielu z was się domyśla, po co to robię. A więc tak, od samego rogu rysujemy sobie kropki. Weźcie sobie na swojej tej planszy markera grubego i narysujcie sobie co 2 cm kropki grubym markerem. W efekcie, jak to zrobicie, powinno to wyglądać tak. Widzicie? Co 4 kratki, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Cała plansza powinna wyglądać mniej więcej w ten sposób. To jest cała plansza. 126 na 126, prawda? Następnie wracamy do tego. Jakimś cieńszym markerem rysujemy sobie po środku tych kwadracików kolejne kropki, tylko że już mniejsze. Powinno wyglądać to tak. No i sobie tutaj też pomniejszymy, pomniejszymy. Tak wygląda cała plansza, którą skleicie z tych wszystkich kartek A4. W poprzedniej wersji studni, jak zauważyliście, było to troszeczkę chaotycznie wszystko wymierzane i wiercone. W tej wersji, już za pomocą wielu moich widzów, obliczyliśmy to. Obliczyliśmy to już dosyć precyzyjnie. No i efekty są gigantyczne. Prywatnie jestem posiadaczem tych oto dwóch pięknych maszyn poligraficznych, więc ja zrobię, po prostu sobie tą siatkę wydrukuję. Wy musicie niestety zrobić ją ręcznie. Chyba że jak chcecie, plik drukarski, dam link w opisie filmu. Ewentualnie jakbym zapomniał, przypomnijcie mi o tym w komentarzu. Z tym plikiem możecie się udać do pobliskiej drukarni, jeżeli macie taką możliwość. Wydrukujcie sobie. No dobra, u mnie sobie wygląda to tak. Jest to troszeczkę brudne. Jest to spowodowane tym, że założyłem na ploter najgorszy materiał, jaki tylko mógłbym mieć. Ten materiał podczas druku unosi się i głowica go sobie tam trochę brudzi. Ale do tego celu mi jak najbardziej wystarczy. Teraz bierzemy swoją rurę 400 na warsztat. Jak mówiłem, tak zrobiłem. Miałem 6-metrową, skróciłem ją na pół. Jest trójeczka. Następnie bierzemy tą swoją płachtę z dziurkami jako szablon.
Umieszczamy go sobie 20 cm od końca rury. I bierzemy jakąś taśmę, zaklejamy. Jak mamy już nałożony swój szablon, możemy zacząć wiercić otwory w rurze 400. Pamiętajcie, zróbcie to w jakimś pomieszczeniu, nie róbcie tego na trawie. Jeżeli oglądaliście jeden z moich filmów, w którym robiłem uprawy wertykalne w beczkach i wierciłem na trawie otwory, za co bardzo mnie skrzyczeliście. Nie, ale tak na poważnie, ile ja się kerszerem naodkurzałem, nie brudźmy, podłóżmy coś. Otworów jest dużo. Wiercimy otwory wiertłem 4 mm oraz 2 mm. Większe otwory wiercimy oczywiście większym wiertłem, mniejsze mniejszym. Czym to jest powodowane? Potrzebujemy większych otworów, żeby drobna frakcja nam się jednak przedostawała do kolejnych rur, co spowoduje budowę filtra, ale jednak przedostaje się tak gęsty towar, że troszeczkę blokuje. Dlatego musimy zrobić też i 2 mm otworki, żeby rozrzadzić towar, który będzie przychodził do następnych rur. Stąd właśnie na szablonie jedne dziury są większe, drugie mniejsze. Życzę panowie powodzenia w wierceniu otworów. Niestety jest to jedna z najgorszych czynności w tej studni, ale będzie warto. Powodzenia. Niezła rzeź. Zajęło mi to 2 godziny 14 minut. Wliczając to małą przerwę na kawę. Nie pamiętam, jak długo tą kawę piłem. No i co? No wygląda sobie to tak. Wiertło czwórka jest no niestety grubym wiertłem. Więc też trochę inaczej się to wierci. Ale niestety to nie jest najgorsza robota. Kochani, nie wyrzucajcie tego szablonu, bo ten szablon jeszcze będzie potrzebny. Ja teraz zakładam dwójeczkę, ale na szczęście dwójeczka będzie o wiele lżej wchodziła. I to powinno w godzinkę mi pyknąć wszystko. Wiercenie mniejszych otworów zajmuje o wiele mniej czasu. Ja się wyrobiłem w 40 minut, żeby wywiercić wszystkie malutkie. Możemy teraz zdjąć ten szablon. Trochę się tego nazbierało.
No właśnie, i to jest to, o czym mówiłem przed wierceniem. Zobaczcie, ile umie się tego nazbierało. Ładnie zamieść, wyrzucić. Jakbyśmy na trawie to robili, to byłby armagedon. No dobra, kochani, teraz bierzemy sobie papier ścierny i te wszystkie otworki likwidujemy. Oto przygotowaną rurę możemy już umieścić w naszym wykopie. Wiele osób pytało w komentarzach, czy mogą rurę wbijać szlamówką, świdrami i czym tam jeszcze popadnie. Kochani, ja demonstruję Wam formę najtańszą i dla mnie bardzo skuteczną, ale jeżeli posiadacie szlamówki, świdry i tak dalej, to jak najbardziej. Wszystkie chwyty dozwolone. Ja nikomu nie mówię, żeby kupować specjalistyczny sprzęt, tylko pokazuję, jak to zrobić w sposób łatwy i tani. Pamiętacie moją rurę 32 z poprzedniego filmu, mój zaworek, to już jest nie pierwszy, bo tamten chyba był czerwony. I teraz tak, 32 jest połączona mówką z zaworkiem różnicowym, znowu mówka i nawiercony jest kawałek pod specjalnym skosem. On nie, to nie jest skos zupełny, czyli do środka, tylko tu jest krótszy, tu jest dłuższy. To jest zawór różnicowy jednocalowy, on ma takie śrubunki, które często wadziły pod rurą. Powiem tak, wiele osób pisało mi w komentarzach, że wykonaliście sobie zawór 1,5 cala i rurę 40. Ja przyznam szczerze, podejrzewam, że może być to ciężki temat, no ale przy tej studni zaryzykuję ja. Jeżeli nie dam rady, to wrócę sobie do mojego starego systemu. To jest zawór różnicowy 1 i 1 druga, tak samo dwie mówki i złączka na rurę 40. Teraz tą końcówkę zatnę tak samo jak tą, czyli krótszy i dłuższy bok. Utnę ją gdzieś mniej więcej tutaj, żeby był ten odstęp minimum 8-9 cm. Za krótki będzie zapychał zawór, za długi tu się zapcha. Musi być około 8-9 cm od początku kulki. No i tak wygląda moje nacięcie. Teraz, kochani, tak, osoby, które się borykały z faktem, że podczas bicia kulka im się blokowała, bądź ewentualnie macie glinę, na to też już jest rozwiązanie. A mianowicie trzeba nawiercić wiertłem czwórką 8 otworów w tym miejscu, czyli na gwincie zaworu. Nie tutaj, nie z daleka od połączenia, raczej z daleka, centymetr, przepraszam. I tu ma być 8 otworów. Za chwilę Wam pokażę, jak sam je wywiercę. W ten sposób wywierconych 8 otworów. 2, 4, 6, 8, i tylko 8 wystarczy, więcej nie. Spowoduje, że będzie wody więcej się dostawać do środka tej rury, a co przez co ta frakcja nie będzie się tak zbijać. Będzie bardziej rzadka i będzie ładnie przechodziła nam przez zawór. Polecam zastosowanie tą nowinkę w tej studni.
Musiałem wczoraj przerwać, gdyż bardzo deszcz rozpadał. No i padał całą noc, co mi dzisiaj niestety nie ułatwi pracy. Ale naszykowałem sobie rusztowanko, cztery rameczki, najłatwiej z rusztowania robić. Taki oto pręcik, zwykły, na wszelki wypadek, gdyby się kulka blokowała w zaworze. No i mam gotowy już zawór z moją rurą. Tak więc jak rurę mam 3-metrową, więc czwórka, 4,5 mi wystarczy na ten etap. W następnych etapach będzie potrzebna troszeczkę dłuższa ta rura. I co? Zaczynamy wpuszczać czarną rurę w ziemię. Pewnie wielu z Was się zastanawia, jak to będziemy robić, że ja będę zaworem robił. No właśnie nie. Nie ma możliwości czarnej rury wpuszczenia w normalny sposób, bez specjalistycznego sprzętu. Ale ja mam na to rozwiązanie. Do tego celu musimy się zaopatrzyć w cztery rury 110, 3-metrowe. Możemy je nawet pożyczyć, dlatego że nie będziemy ich niszczyć, bynajmniej na razie. Planuję jedną zniszczyć, ale o tym później w filmie. Te rury posłużą nam do wkopywania naszej rury 400. Na początku powyjmujemy z nich uszczelki, żeby ich po prostu nie zniszczyć, bo to jednak szkoda tych rur. A możemy je wykorzystać na przykład do projektu zbierania deszczówki, który będę realizował zaraz po tym filmie. Bardzo fajny projekt, można dotację otrzymać na zbieranie deszczówki. Myślę, że Was zainteresuje. No i umieszczamy nasze rury wewnątrz 400. Zaczynamy od 160. Którą ustawiamy z boku 400 przy jednym z boków. Następnie 110. Również przy którymś z boku rury 400. I tak wkładamy wszystkie. Rury nie mogą być ponacinane w żaden sposób. Gładkie, nowe rury. 3-metrowe. I rury będą nam troszkę wystawać. Jest to spowodowane tym, że już naszedł piach. Teraz zaczniemy robić naprawdę nieprzyjemną czynność, czyli będziemy wkopywać te nasze rury. Niestety pierwsze 1,5 metra będzie to gehenna. Będzie to szło bardzo powoli. No ale co? Jak ktoś będzie chciał się podjąć tak jak ja, skoro ja dam radę, to Wy nie dacie. Nasze rury wyglądają od góry tak. I wbijamy je teraz mniej więcej na 30 cm poniżej rury 400. Ja zacznę od 160.
Tym oto sposobem dojechałem sobie na równo z glebą. Już sobie rusztowanko zdjąłem. I teraz tak, no niestety u mnie zawór, jedna druga, nie zdał egzaminu. Może i byłby dobry, ale ja już nie mam sił na to. Może jeszcze 2-3 lata temu bym się porwał na taki zawór. Wróciłem do swojego zaworku jednocalowego i rurki 32. Tak jak wspomniałem, wczoraj bardzo wielkie deszcze u mnie były, więc tej wody bardzo dużo, więc jak widzieliście, mogłem sobie pozwolić na zagłębianie rur z tej deszczówki, ale cały czas dolewałem wodę z węża, której w pewnym momencie brakowało. Wbrew pozorom jednak woda jest potrzebna, żeby zrobić studnię, chociażby w wiaderkach czy w bańkach. Wracając do mojej rury, fajnie jakby była trochę niżej, ale ten poziom jak najbardziej wystarcza. To jest element, który ma za zadanie być zagłębiony tylko otworami poniżej tego gruntu, więc teraz jest na minus 3. Dla lepszego zrozumienia zobrazujmy sobie to. Tu mamy niebo i naszą trawę. To jest pierwsza warstwa piasku, którą znajdziemy zaraz pod humusem. Tu mamy drugą warstwę piasku, w której będzie już znajdowała się woda podskórna, czyli tak zwana gruntowa. W trzeciej warstwie już zobaczycie więcej kamyczków. Może to być glina, ale więcej zazwyczaj kamyczków będzie. Kolejna warstwa dzieli nas przed pierwszą warstwą wodonośną, do której musimy się koniecznie dostać. Pod warstwą wodonośną zawsze będzie warstwa nieprzepuszczalna. Trudno nam będzie ją ręcznie raczej przebić. Tym się zajmują już bardziej specjalistyczne firmy. Tutaj mamy właśnie tą, zaznaczyłem, wodę gruntową. Żeby mniej więcej to zobrazować, tu mniej więcej jakieś korzenie jakiegoś drzewka są. Tak, drzewa sięgają właśnie do naszej wody gruntowej. Ona jest bardzo ważna. Tutaj zaznaczyłem nasz wykop. Mniej więcej metr na metr. No i oczywiście moja rura. 400, która wchodzi sobie w grunt. Wygląda to mniej więcej tak. Jest równe 3 metry poniżej poziomu 0, czyli naszej trawy. Opróżnimy ją dla podglądu. I teraz tak, woda gruntowa będzie przez nasze otwory napierać do tej rury, co spowoduje napłynięcie poniekąd szlamu, czyli miksu piasku, ale już większej ilości pierwszej wody. Ta woda jest bardzo ważna, ponieważ będzie napierała nam na dno podczas pobierania wody z pierwszej warstwy. I jakby to nie zabrzmiało, teraz dopiero zaczynamy robić studnię. Pewnie zapytacie, ojej, minęło pół godziny filmu, a on dopiero teraz robi studnię? Oczywiście, rura 400 mimo swojej objętości nie daje nam dużej ilości wody. Ona ma stanowić osłonę do rur, tych, które teraz będziemy wkładali, oraz zwiększyć napływ wody gruntowej, która będzie dociskała wodę do dna. Podczas kiedy my będziemy z pierwszej warstwy wodonośnej wybierać wodę, ta woda ma zabezpieczyć przed zejściem lustra wody jak najniżej, co spowoduje większy napór wody z pierwszej warstwy. Taki oto trik. Teraz na nasz warsztat zabieramy rurę 3-metrową 200. Bierzemy nasz szablon i nakładamy go na rurę. Na tej rurze już nie musimy tak wyznaczać odstępu od końca rury. Wystarczy mniej więcej 7-8 cm. I zaczepiamy nasz szablonik kawałkiem taśmy. Nadmiar szablonu sobie odetnijmy, ale odciętego kawałka jeszcze nie wyrzucajmy. No właśnie tak. No niestety mi się rozjechał, ale ten kawałek jeszcze sobie zostawmy na później. No dobra, ja sobie chwilowo złapałem szarą taśmą, ale lepsza byłaby przeźroczysta, żebyśmy widzieli, gdzie są otwory. Gdzieś mi się zapodziała, więc musi być tasiemka u mnie szara. Teraz tak, tak jak rurę 400 wierciliśmy wiertłami 4 mm większe otwory i 2 mm mniejsze, tak na tej rurze wiercimy wiertłami 3 mm większe otwory i 1,5 mm mniejsze otwory.
dobra, w ten oto sposób wywierciłem wszystko. Zeszło mi się chyba z pół godziny. Zobaczcie sobie, jeżeli nie chcecie, żeby wióry Wam osiadały na wiertle, włóżcie sobie wiertełko jak najgłębiej wiertarkę. Wtedy będziecie mogli wiercić non-stop, nie rozplątując tych wiórków. Powiem tak, jeżeli chodzi o szablon, no jednak warto byłoby sobie ten szablonik wydrukować w jakiejś drukarni. Papier pewnie by się rwał bardzo. I o, jeżeli chcecie, to za jakieś tam symboliczną kwotę mogę Wam drukować takie szablony. W opisie tego filmu znajdziecie link i do projektu drukarskiego, i ewentualnie do aukcji, którą tam wystawię. Coś mi zawsze pomożecie przy następnych projektach, a ja wam to będę drukował. I co, zabieramy się do czyszczenia tej rury. Tak jak ja na kurzawkę, co jest w moim przypadku, i nie wiecie jak z tego wybrnąć, ponieważ rura dalej nie wchodzi, ilość otworów powoduje, że piasek zatrzymuje rurę, nie można jej ani dobić, ani nic z nią zrobić, nie ma co się poddawać, trzeba niestety zainwestować w rury troszeczkę mniejsze. 160 będzie nam potrzebna do studni, więc akurat mamy już 160.
I co ja zrobiłem? Nawierciłem ją w dwóch miejscach, przez to przeciągnąłem linkę i dałem na końcu C-band. Tak? I teraz tą rurę wrzucę 160 do tej 200 i obie naraz będę szlamował moim zaworem. I obie naraz będą mi schodziły, dlatego że do 160 nie będzie napływał towar, a 200 będzie jednocześnie z nią schodziła. Czemu ta linka? No ta linka jest po to, że po wyszlamowaniu tą 160 trzeba będzie po prostu wyjąć. Więc tak to można sobie rozwiązać. I na chwilę powróćmy do naszej animacji, o której ostatnio mówiłem, jak woda gruntowa będzie napierała na dno naszej studni. Tutaj mamy już naszą rurę 200 3-metrową, którą umieściliśmy w 400. Tak wygląda na równo, 3 metry na równo z gruntem, a docelowo kielich rury 200 powinien znajdować się na dnie naszego wykopu. U mnie chwilowo go nie ma, ale podczas pierwszego pompowania na pewno zejdzie niżej. Tutaj widzimy już, jak dołożyłem rurę 2-metrową. Docelowo rura będzie przycięta, ale o tym troszeczkę później. Przez nasze wszystkie otwory powinna już napierać woda gruntowa w odpowiedniej ilości, że będzie tworzyła poniekąd kałużę, którą już na pewno zauważycie, że tej wody jest tam naprawdę dużo. Ale to jeszcze nie jest woda, której szukamy. No i przyszedł czas na naszą 160. Bierzemy sobie ostatni kawałek naszego szablonu i tak jak w poprzednich rurach przyklejamy sobie go taśmą z dystansem około 30 cm od końca rury. Tak, tutaj 30 cm, ponieważ rurą tą będziemy już musieli zejść jak najniżej wykopu, jak najniżej naszej studni. U mnie, ponieważ już kilka tych studni mam u siebie, ja wiem, że to będzie 5,5 metra do 6 metrów, w zależności od terenu. No u Was może być to 9 metrów. Bądź co bądź tą rurą już schodzimy u każdego indywidualnie najgłębiej, aż do warstwy nieprzepuszczalnej. Kiedy mamy już nasz szablon nałożony na rurę, zaczynamy wiercenie. Na rurze 160 wiercimy wiertłem 1,5 mm i tylko i wyłącznie w dużych otworach. Nie wiercimy małych otworów. Jest to spowodowane tym, że musimy w tej rurze zmniejszyć napływ wody gruntowej. Wodę będziemy pobierali z początku rury, to znaczy z dna rury, żeby się precyzyjnie wyrazić. Będziemy pobierali z pierwszej warstwy wodonośnej. Ograniczamy przepływ wody gruntowej. Wody gruntowej w rurach pozostałych ilościowo musi być więcej, musi do tych rur napływać, niż do samej rury 160. Ta woda jest wodą jakby osłonową. My będziemy pobierać wodę z dna tej rury. Tak więc zabieramy się za wiercenie wiertłem 1,5 mm tylko i wyłącznie większych otworów.
A słuchajcie, kochani, ponieważ tak jak mówiłem, ja napotkałem na kurzawkę bardzo taką nieładną, której już dawno nie widziałem, więc musiałem niestety, nie łapiąc za kamerę, rozpocząć proces tworzenia bańki, ponieważ nie dawało już mi rady bardziej wbijać moich rur. Bardzo dużo mam kurzawki. Możecie zobaczyć na filmie, na studni wersji drugiej, o co chodzi z tym procesem tworzenia bańki. Ja używam hydroforu Ibo Jet 100, 60 litrów na minutę. Bardzo dobry hydrofor z wodnikiem poliamidowym. Tani. I co ja tutaj zrobiłem? Tą naszą 160 wrzuciłem całą 3-metrową i udało mi się jeszcze wbić 1,5 metra rury 160. Tak więc mam tutaj na zero zrobione 4,5 metra. Dołożyłem kawałek półmetrowy, przepraszam, pierwszy metrowy, następnie półmetrowy i udało mi się to na równo zjechać, ale niestety już w żaden sposób nie mogę zejść niżej. Jest bardzo duża kurzawka. Co prawda ja w tym momencie tą kurzawkę pompuję, ponieważ chcę, żeby te rury same się zagłębiły. Więc sobie zobaczcie wydajność studni V3. Ja tutaj się wstrzymam na razie z tym, dlatego że jak widzicie, rury już się same poniżej gruntu zagłębiają. Pierwszą rurę, którą 400 wrzuciłem, była na równo z gruntem. A już przy samych pompowaniach one sobie tam milimetr po milimetrze powoli pochodzą. Pompowanie trzeba zrobić 3 razy po 15 minut. Nie wiem, jeżeli uważacie, że macie lepsze pomysły na pompowanie. Ja na przykład ruski pompy nie polecam, membranowej. Polecam hydrofor. 60 litrów na minutę na tworzenie bańki jest naprawdę fajny. Jeżeli nie chcecie dużo kasy wydawać, w opisie filmu znajdziecie link do aukcji. Za moim pośrednictwem te hydrofory kupicie o wiele taniej. Wróćmy jeszcze do studni. A więc tak, studnia 400, rura. Zobaczcie, tak jak mówiłem, lustro wody, nie wiem czy będzie widać, spróbuję to. Lustro wody gruntowej napiera na dół, nie pozwalając wypompowania z pierwszej warstwy wodonośnej. Rura 200, zaraz wam powiem do czego służy, bo tutaj musi się sam zrobić filtr, jeżeli się nie uda, za chwileczkę go zrobimy ręcznie. No i tutaj chyba już moja kamera nie pozwoli, a coś widać, jest lustro. Na 4,5 metrach plus to co na gruncie, 5,5 metra dotarłem do warstwy nieprzepuszczalnej, czyli jestem w warstwie, pierwszej warstwie wodonośnej. Bardzo bym chciał wam nagrać, pokazać wodę w rurze 160, ale nie wiem czy będzie widać. Może mi się uda z fleszem. No niestety nie uda się. System trzech rur powoduje, że wody nam nie zbraknie. Wydajność, no jak widzicie, Ibo sobie pompuje 60 litrów na minutę. Pompowanie non-stop. Ja sobie muszę tą kurzawkę wypompować. Chciałbym wypompować jej sporo. I następnie będziemy robić filtr. To dla osób, które niestety mają kurzawkę. Jeżeli nie macie kurzawki, nie musicie robić. On się stworzy sam. Wodę pompuję już no 40 minut. Zobaczcie ile mi tej kurzawki tutaj wypluło.
ale tak jak mówiłem i tak jak się spodziewałem, dzięki temu ten krater mi się pogłębił i rura mi zeszła. Skąd to wiedziałem? No po prostu robiłem, zanim zacząłem wam filmować studnię, robiłem już jedną, więc się tego spodziewałem, że ta rura się obniży. Ja sobie jeszcze popompuję tak z godzinkę, bo będę chciał, żeby tego piasku wypompowało się jak najwięcej. I teraz albo mi się sam zacznie tworzyć filtr z tej wody, to znaczy wypompuje się ta cała drobna frakcja, a kamyczki większe od naszych otworów w rurach poobkładają się wokół rur i ta woda się wyklaruje. Jeżeli do tego nie dojdzie, trzeba kupić żwirek akwarystyczny, gradację jak najmniejszą, około 2 mm, i sypać cały czas między rurę 160 a 200. To jeszcze nie koniec filmu, jeszcze będzie kilka naprawdę fajnych ujęć, ale skoro dotarliście do tego momentu, wraz z producentem, firmą IBO, mamy dla was konkurs. Tak, jest to pierwszy konkurs na moim kanale, a nagrody są bardzo, bardzo cenne. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy spełnić 3 warunki. Pierwszy warunek to udostępnijcie ten film na swoim Facebooku. Drugi, w komentarzu tego filmu dajcie hashtag studnia V3. I trzeci, wyślijcie na adres mailowy, który właśnie wam się wyświetla, odpowiedź konkursową. Pytanie brzmi, która pompa hydroforowa z asortymentu firmy IBO posiada zdolność ssania powyżej 20 metrów? Wszystkie zgłoszenia będą weryfikowane pod względem udostępniania i zrobienia hashtagu i zostanie wydrukowana karteczka. 2 miesiące po emisji tego materiału zrobimy konkurs, najprawdopodobniej na live. Będzie mój pierwszy live z wami, gdzie po losowaniu będziecie mogli mi na przykład zadać kilka pytań. Nagrody, jakie mamy, są, uważam, bardzo cenne. Hydrofor. 60 litrów na minutę, 1100 W, typ 24, nagroda numer 1. Nagroda numer 2, hydrofor mini WZH100, i nagroda numer 3, którą najprawdopodobniej ktoś otrzyma rozpieczętowaną, bo aż mnie świerzbi, żeby ją sprawdzić. Jest to hydrofor mini 20 litrów na minutę, 120 W. No musi być bajerancki do robienia nawodnienia kropelkowego. Bardzo fajna pompka. To jest nagroda numer 3. Bierzcie udział w konkursie, bo warto. Lecimy dalej. I u mnie po 40 minutach woda się wyklarowała sama, ale jeszcze idzie kurzawka i ona będzie nachodziła, więc najprawdopodobniej dla bezpieczeństwa sam zrobię filtr, wrzucę żwirek między rurę 160 a 200. Wczoraj ponownie mnie deszcz wygonił, ciężko się nagrywa ten materiał dla was, docencie to, jak nie deszcz, to słońce, jak nie dosyć ostra kurzawka, to dużo tej wody. No ale w końcu mamy maj. W maju zawsze
deszczów jest sporo, no potem niestety pewnie wrócą susze. Tak to już pewnie będzie. Do mojej studni wracam rano. Za chwileczkę Wam pokażę, ile udało mi się piachu jeszcze wypompować. Filtr najprawdopodobniej się nie utworzył, więc za chwilę przesieję troszeczkę piasku i będę rzucał w między rurę 200 a 160. Tak to sobie wygląda z mojej perspektywy. No, z dobre 6 taczek piachu wczoraj wypompowałem. Zobaczcie, jaki krater mi się utworzył. Tak jak cały czas mówię, o to mi chodziło. Chciałem, by ta rura zeszła jak najniżej, dlatego że zaraz obsypię szpadlem sobie ten cały wykop na równo. Będę chciał wymurować i włożyć pompę do środka, na to dać jakąś całkowicie zabudowę, żeby nikt do tego nie wpadł, i zrobić to w pełni automatyczne, by sobie samo pracowało. Włączymy dzisiaj pompę z rana. Zobaczymy, co się będzie działo. Ja wiem, nie wiem, czy Wy wiecie. Jeszcze jej nie włączałem. No to przygoda trwa. Wydajność jest niesamowita. Niesamowita wydajność. Spokojnie hektar możecie zasilić. Zobaczcie w rurze 400. Jak pracuje woda gruntowa, która naciska naszą pierwszą warstwę wodonośną. Jakbyśmy pompowali tylko z pierwszej warstwy, to byśmy ją szybko wyssali i byłaby lipa. A ta woda gruntowa dociska, więc warstwa wodonośna zasysa z gruntu taką to ilość wody. I po budowie został taki piasek, którego kubka sobie leży. Jest sporo takiego, nie wiem czy zobaczycie, żwirku. Właśnie takiej frakcji, której potrzebuje 1,5 mm do 2. Ładny czarny pazur, co? Się trochę zamiast domyć, to się zobaczcie. Ja sobie zbiorę do wiadra takiej właśnie frakcji. I tych kamyków potrzebuję. Będę wsypywał między rurę 160 a 200 i robił sztucznie filtr. No już założyłem zaworek. No i tak jakbyśmy mieli ciśnienie robocze stałe z hydroforu. No przy okazji podlejemy sobie po tym ogródek.
No nic, kochani, jak będziecie mieli jakieś pytania, nie będziecie sobie z czymś radzić, zawsze możecie do mnie napisać maila, zawsze możecie zapytać w komentarzu. Staram się każdemu pomóc, każdemu odpowiedzieć. Mam nadzieję, że mój czas, moja praca wam się podobają. Wykorzystacie to. Ja to robię w maju. Maj jest deszczowym miesiącem, ale no niestety kolejne miesiące na pewno będą bardzo suche. Więc woda każdemu się przyda, będzie potrzebna. Zainwestujcie. Koszt inwestycji około 500 zł. No i co? Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Następny materiał to będzie zbieranie deszczówki. Ale o tym już będziemy pisać w postach. Dzięki wszystkim za poświęcony czas. Film pewnie znowu był długi. No ale czy nie warto?